się. Zbyt dobrze wiem, kim jestem, pyłkiem i liściem na wietrze. I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże, więc wołam Cię, Nino. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. Liczę na Ciebie, Ojcze, nad pogojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń. Niedzielną. W sposób szczególny przychodzimy, by Boga uwielbiać, wychwalać Jemu za Jego dary, dziękować, ale przychodzimy także i z naszymi strapieniami, prosząc o to, by nam okazał swoje miłosierdzie. Wsłuchując się dzisiaj w Boże Słowo, usłyszymy, jak młody człowiek pyta o to, co w życiu jest szczególnie istotne. Chce być szczęśliwy, ale chcę być szczęśliwy na wieczność. W jaki sposób być człowiekiem szczęśliwym? Słuchajmy się uważnie, co mu odpowiada Pan Jezus. Bo te Jego słowa, słowa naszego Chrystusa, odnoszą się także do każdego z nas. By Boże Słowo do nas dotarło, nas umocniło, przemieniło, byśmy mogli przyjąć czystym sercem samego Jezusa Chrystusa. Uznajmy naszą słabość i grzeszność i wołajmy o Boże miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu i ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała. Zgodnie z intencją zamówioną za zmarłego Jana Nawuja zamówiły siostrzenice Justyna i Anna. Modlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch mądrości. Oceniłem ją wyżej nad perła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej bardziej poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto Słowo Boże. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powódź, o Panie, jak długo będziesz zwlekał. Bądź litościwy dla słupkowi. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Nasyć nas po świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, za lata, w których zaznaliśmy niedoli. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.
Twoich ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Oto Słowo Boże. Aby osiągnąć życie wieczne. Jezus mu rzekł: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami. Lecz Jezus powtórnie i rzekł: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, czcigodni kapłani. Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w pewien niepokój. Chcielibyśmy wiedzieć, co tam dokładniej wydarzyło się pomiędzy Jezusem i tym,
jak wygląda majętnym człowiekiem. Jego interesowało zasadnicze pytanie. Jak wygrać swoje życie przed Bogiem? Jak przynieść dobre owoce swojego życia? Owoce, które będą sięgały aż po wieczność. Odpowiedź Pana Jezusa na tak postawioną kwestię daje i nam dzisiaj wiele do myślenia. Chrystus po prostu wymienia dekalog, Boże przykazania. Ale przyglądnijmy się temu dokładniej. Akcentuje Pan Jezus te przykazania, które mają na uwadze przede wszystkim rzeczywistość naszych społecznych relacji, naszego odniesienia do drugiego człowieka. Zauważmy, że w żadnym z tych przez Pana Jezusa wymienionych w Ewangelii przykazań nie pojawia się konkretna relacja człowieka skierowana pionowo do samego Pana Boga. Nie ma tutaj mowy o tym, do czego człowiek zobowiązany jest względem swojego Stwórcy. Te przykazania, które Pan Jezus przywołał, odnoszą się w relacji horyzontalnej, poziomej do drugiego człowieka. Jak to wszystko się ma do pragnienia osiągnięcia wiecznego życia? Gdzie tu jest ten mój bezpośredni kontakt z Panem Bogiem? I to spostrzeżenie, muszę uczciwie powiedzieć, iż mnie zadziwia. A może dzieje się ze mną tak, że jestem z tym skojarzeniem zaskoczony, że Jezus nie mówi o odniesieniu do Boga, tylko mówi przede wszystkim o odniesieniu do drugiego człowieka. Może dlatego jestem zaskoczony, że posiadam w pewnym sensie niewłaściwy obraz samego Jezusa Chrystusa. Przecież w Jego przepowiadaniu boskiemu nauczycielowi chodzi o człowieka. Chodzi o dobre owoce wzajemnych naszych relacji między ludźmi. W rodzinie, z mężem, z żoną, z dziadkami, z wnukami, z rodzicami, z bratem, siostrą, z sąsiadami, w szkole, w pracy, w sąsiedztwie, we wiosce. Ale nie w sensie jakiegoś współcześnie proponowanego nam czysto liberalnego humanizmu, nakazującego tolerowanie postaw życiowych wyraźnie nie do przyjęcia. Nawet dla tych osób, które żyją prawem naturalnym, a co dopiero dla nas, chrześcijan, którzy kierujemy się Bożym prawem. Oto nie należy przede wszystkim domagać się odpowiedzialności za publiczne zło, tak mówi mentalność współczesna. Popełniane zło, niekiedy skrycie przez wpływowe osoby, ale okazuje się, że nie atakuje się tego zła, które ktoś popełnił, szczególnie jeżeli to jest w jakiś sposób człowiek, który ma wpływy i działania, ale wtedy jak gdyby atakuje się tego, kto tym mówi. Kto z racji swojego urzędu ma na celu dobro drugiego człowieka i wyraźnie o tym złu mówi. Otóż nie przypadkiem czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła takie stwierdzenie. Jeśli miłujemy się wzajemnie, my razem, to Bóg trwa w nas. A kilka wersetów wcześniej ewangelista pisze, kto nie miłuje, nie zna Boga. Pismo Święte nie zawęża tego rozumienia do stwierdzenia, że kto Boga nie miłuje, to też Go nie zna, lecz zaznacza, iż ten, kto w ogóle nie miłuje, kto nie ma w sobie miłości do innych, ten też nie zna Boga. Nie jest w stanie
Boga poznać, jeżeli nie jest w stanie miłować drugiego człowieka? Poznanie Boga, Jego obecność wśród nas są więc w sposób mocny związane z moją codzienną, konkretną miłością do drugiego człowieka. Jakżeż mówić, że kochasz Boga, jak nie masz miłości do bliźniego? Uwspólniany w Ewangelii majętny człowiek, prawdopodobnie w sensie właśnie tego Janowego listu, znał Boga, ponieważ wypełniał od swojej młodości te przykazania ukierunkowane na społeczne odniesienia między ludźmi. Zatem w czym leży istota rzeczy, tego spotkania, o którym dzisiaj słyszymy między Nim i Jezusem? Ponieważ ten młody człowiek prezentuje szlachetną postawę, Chrystus mu proponuje, by poszedł za Nim. To jednak zakłada w jego konkretnej sytuacji pozostawienie już urządzonego, wygodnego życia. To domaga się od niego rezygnacji z tego zabezpieczenia, które sobie wypracował przez własne dobra materialne. Tak sobie to życie przygotował, był majętny, że mu było wygodnie, dobrze, ale powiedzmy, kiedy Pan Jezus zapytał, czy jest gotowy to zostawić, by pójść za Bogiem, za Jezusem Chrystusem, okazało się to dla niego nie do pokonania. Nawet w tych obawach pytającego młodzieńca nie chodzi może tyle o sprawę radykalnego ubóstwa, co bardziej chodzi o dyspozycyjność. Dyspozycyjność dla Chrystusa. Gotowość jakiegoś bycia w drodze z Chrystusem. Otwarcia się na niedostatki, które niesie w sobie to trwałe dążenie do życia wiecznego. Przecież sam Jezus nie jest nędzarzem w swoim ziemskim życiu. Ale On, będąc w drodze, doskonale wie, co oznacza dla człowieka idącego do jakiegoś celu, a więc tym celem dla każdego z nas jest zbawienie, co oznacza przywiązanie się do rzeczy i do spraw, które opóźniają, a nawet uniemożliwiają podążanie do wiecznego szczęścia. Co więc jawi się dla nas jako istotne przesłanie z tego spotkania między Jezusem i tym bogatym człowiekiem? Wprawdzie usłyszał Chrystusowe zaproszenie, by razem z Nim pójść w życie, ale prośba ta pozostała bez odpowiedzi, bez konkretnej realizacji w Jego codziennym postępowaniu. Dlaczego? Czy to się do nas dotyczy? A myślę, że tak. Bo możemy sobie mówić, no jestem w jakiś sposób religijnie urządzony. Chodzę w każdą, no może przynajmniej w każdą albo większość niedzieli chodzę do kościoła. Jestem tu, w tej świątyni. Niedzielę mam mszy świętej. Uczestniczę we mszy świętej. Modlę się. Może kiepsko, może nie zawsze codziennie, no ale czasem jakoś pamiętam o tym i się modlę. Może jeszcze jakieś nabożeństwo. No, pójdę do spowiedzi, no może ze 2-3 razy w roku. Więc wydaje mi się, że mam takie zabezpieczenie zewnętrzne, gdy chodzi o moje życie religijne. Ale kiedy Pan Jezus powie, pójdź za mną, no to się pyta, a jak ty żyjesz na co dzień tym usłyszanym Bożym Słowem? Czy ta twoja konkretnie modlitwa się przekłada na codzienne świadectwo życzliwości, miłości, cierpliwości, opanowania w języku, pokonywania własnych słabości? Jak to wszystko konkretnie wygląda? Gdyż obawiał się ten młody człowiek uczynić krok naprzód. Bardziej się obawiał tego, niż zawierzyć i zaufać Panu Bogu. Wolał pozostać przy tym, co mu po ludzku się wydawało, że jest namacalne, uchwytne, ma materialnie w ręku swoje bogactwo, które daje mu dobrą egzystencję na codzienne życie. Nawet gdy przestrzegał od swojej młodości przykazań, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę,
to jednak gdzieś brakowało u niego tej gotowości postawienia Boga na pierwszym miejscu w swoim wewnętrznym życiu. I w dalszej części Ewangelia rozpisuje tę prawdę jakby bardziej precyzyjnie. Kieruje naszą uwagę na pytanie, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. A nawet jeszcze drastyczniej, czy ci, którzy w dostatkach pokładają ufność, w ogóle są w stanie się zbawić? Czyżby to, co najważniejsze w tym dialogu zamożnego człowieka z Jezusem, zawierające się w fundamentalnym pytaniu, co robić, by osiągnąć życie wieczne, zostało w tym dalszym toku Ewangelii przesunięte na inną płaszczyznę? Tak się nam może tylko powierzchownie wydawać, ale to jest wciąż ten sam kierunek, znajdujący się u podstaw tego myślenia, a mianowicie nieustannie chodzi o współpracowników, którzy sprawią swoim życiem, iż do wszystkich ludzi dotrze dobra nowina. Jakie ty dajesz świadectwo o Bogu? Uczciwie mówisz Bogu, że Bóg jest w twoim życiu najważniejszy, że jest na pierwszym miejscu, że wszystko jesteś gotowy uczynić dla Pana Boga, oddać dla Niego, że tak Go miłujesz? Nawet jeżeli tak mówisz, to czy to się przekłada na twoje życie? Czy inni słyszą od ciebie o Bogu? Czy inni widzą twoje zachowanie? I czy inni sobie stawiają pytanie, dlaczego ty taki jesteś? Co sprawia, że ty jesteś inny, aniżeli sposób myślenia tego świata? Bóg objawia nam swoje serce, swoją bliskość. On jest zbawcą. On jest prawdziwym szczęściem, realizacją pragnienia człowieka. Nawet dlatego, który przed tym Bogiem może gdzieś ucieka. Nie chce podjąć wyzwań, oczekiwań Jezusowego ucznia. Pamiętajmy, że dla Boga jest wszystko możliwe. Żaden człowiek dla Boga nie jest przekreślony. I to mi sobie trzeba szczególnie zapamiętać, bo przychodzi na mnie pokusa, różna pokusa i przywiązania się i do spraw materialnych, pokusa rozpaczy, nieufności, niedowierzania, jakiegoś przekonania, że inni mają lepiej, a ja ciągle mam gorzej, że Pan Bóg o mnie nie pamięta, dlaczego dla mnie ta choroba, to cierpienie, związek z tym człowiekiem, z którym sobie nie daję rady. Czy w tym człowieku nie odbija się jakieś echo mojego osobistego niepokoju? Dlaczego on, zasobny w dobro materialne, żyjący według Bożych przykazań, czyli pozostający w zgodzie z Bogiem, z ludźmi, jakoś nie był jednak w pełni szczęśliwy. Czegoś jeszcze szuka. Przecież nawet to spojrzenie Jezusa z miłością na tego człowieka jest potwierdzeniem, no, że jego życie jakoś podobało się Panu Bogu. Czyżby to temu młodzieńcowi nie wystarczało? Czego mu jeszcze brakowało do szczęścia? Widać z tego, że on jednak tak do końca nie był szczęśliwy w tym swoim materialnie zabezpieczonym życiu. Za czym miałby on jeszcze tęsknić? Na co jeszcze miałby czekać w swoim życiu? I to pragnienie, ów tajemniczy głód serca tego człowieka, Jezus w nim dostrzegł. Dlatego też pojawia się ta dalsza część Jezusowej wypowiedzi i propozycja Pana Jezusa. Ale oto ten materialnie zasobny człowiek zmartwił się. Jak to? Miałby to wszystko pozostawić, co ma? No to my się też tak nieraz boimy. No to jakbym pozostawił to wszystko, no to nie mam żadnego zabezpieczenia ekonomicznego na przyszłość. Czy rzeczywiście Pan Bóg się o mnie zatroszczy? Czy można być szczęśliwym bez posiadania tych wszystkich rzeczy materialnych? Nie miał odwagi, aby to zaproszenie podjąć. Wrócił więc do starego stylu życia, bogaty, ale wciąż smutny. Nie jest łatwo zmienić swoje życie. Nasz styl, nasze przyzwyczajenia, sprawdzone schematy, sposoby zajęcia, prywatne zainteresowania. Ciężko nam z czegoś zrezygnować, gdy to się nam wydaje konieczne do codziennego dobrego samopoczucia. Boimy się pójść do końca,
za zaproszeniem Jezusa. Dać z siebie więcej. Zrezygnować z czegoś, by zdobyć wszystko. Jakiej potrzeba do tego odwagi? Czy słyszymy to echo wołania świętego Jana Pawła II dzisiaj w tę niedzielę? Ta dzisiejsza niedziela jest już 21 dniem papieskim. I dzisiaj słyszymy to hasło tej niedzieli. Nie lękajcie się. To właśnie nie lękajcie się jest dla nas zachętą, którą Jezus chce wprowadzić dzisiaj w życie, moje osobiste życie, życie mojej rodziny, nawet jeżeli jestem w jakiś sposób przygnieciony różnymi sprawami. Dostrzec chcę, że obok mnie są, mianowicie ludzie, którzy są smutni, jakoś może duchowo mizerni, choć materialnie bogaci. Nieraz to są skąpcy, którzy mają czas dla siebie, ale nie mają czasu dla drugiego człowieka. Może to są ludzie, którzy zazdroszczą talentów, zdolności, umiejętności życia, także i tych spraw materialnych. Rozdawaj ubogim to, co jest twoim bogactwem. Nie porównuj się z drugim. Pan Bóg cię nie będzie pytał o to, że twój sąsiad miał to, to i to, a ty miałeś tylko jedną rzecz. Pan Jezus cię zapyta o tę jedną. Coś ty z nią zrobił? Jak ty z nią obracał? Nawet, Boże, twoim darem jest czas. Czy twoim darem jest cierpliwość? Czy twoim darem nawet jest krzyż, który możesz ofiarować za drugiego? Ale buntujesz się, jesteś tym zajętym, innym zazdrościsz i gubisz nawet ten jeden talent, jaki masz. A więc spróbuj dostrzec ten twój skarb. I nawet gdy to jest mało w twoich rękach i gdy to jest nic w spojrzeniu innych ludzi, oddaj to Jezusowi. To jest twój najcenniejszy skarb, na którym wejdziesz w drogę wiecznego szczęścia. Czyń to z miłością. Miłością Chrystusowego ucznia, idąc za Mistrzem drogą swojego własnego powołania. Otwórz Chrystusowi drzwi twojego serca. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zaproszeni do udziału w uczcie przymierza Pana Boga z ludźmi, zanośmy teraz nasze gorące błagania. Za wspólnotę Kościoła na całym świecie, by doświadczając rozmaitych trudności w wypełnianiu swojej misji, poszukiwała u Chrystusa siły i mocy do ich pokonywania.
Ciebie prosimy. Za społeczeństwa żyjące w dobrobycie, by posiadanie dóbr materialnych nie zamykało ich na wartości duchowe. Ciebie prosimy. Polecajmy też obecnego wśród nas pasterza naszej diecezji, księdza biskupa Mariana, aby Pan Bóg błogosławił w trudzie pasterskiej pracy, obdarzał wszelkimi łaskami, a Matka Boża Krasnogórska miała zawsze w swojej opiece. Ciebie prosimy. Za ludzi doświadczających trudności w zapewnieniu sobie i bliskim codziennego chleba, by dzięki własnej pracy oraz pomocy bliźnich mogli osiągnąć upragnioną stabilizację. Ciebie prosimy. Za wspierających fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, by realizując wskazania świętego Jana Pawła II o potrzebie wyobraźni miłosierdzia, mogli osiągnąć wieczną chwałę. Ciebie prosimy. Za pośrednictwem naszej Matki Najświętszej Bogu przedstawiamy naszą intencję. Polecamy świętej pamięci Jana Nawoja, prosząc dla niego o łaskę miłosierdzia i łaskę nieba. Ciebie prosimy. Za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, byśmy przyjmując Komunię Świętą, nigdy nie zaniedbywali troski o strój weselny naszej duszy. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty codziennie przygotowujesz dla nas ucztę Twojej miłości. Bądź uwielbiony w Twoim Synu, który stając się chlebem, jest pokarmem naszej duszy, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Godne to jest
sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł w nas to miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Panów zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osadza na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osadza na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus nadpewstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, mnie godnym sługą Twoim, biskupem Mariuszem, biskupem seniorem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, ze świętą siostrą Faustyną Kowalską
i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. I znają jego głos,
tak wzywasz nas, rodzinę swą. Za Tobą chcemy iść. Panie, pragnienia ludzkich sąd, Ty z nas pokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, wystawca nasz, wszechliczny nasze przyjdź. Panie, pragnienia ludzkich sąd, Ty zaspokoisz sam, przyjdź chlebie żywy, wystawca nam, wszechliczny darze przyjdź. Z radością więc śpiewamy Ci ten dzień czynienia Tym, godny niczy niż dzisiaj nas, niebieski dzielić chleb. Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, wystawca nasz, pszeniczny darze przyjdź. Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, wystawca nasz, pszeniczny. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Król. Ciałem i krwią Twojego Syna, pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy na chwileczkę, podam najważniejsze informacje duszpasterskie. W tym tygodniu, w środę o 16:00, modlimy się tutaj za świętej pamięci Janusza Bliżgę w 24. rocznicę jego śmierci. Przypomnę, że środa to również 13 października, to Dzień Fatimski. Gorąco zapraszam na wspólną procesję fatimską o 17:30 na Podzamku. A w przyszłą niedzielę 17 października tutaj w Jacji o 9:15 modlimy się za świętej pamięci Bolesława Kniazia. Dziś obchodzimy Dzień Papieski. Przypominam, że ofiary do puszki składamy na rzecz dzieła nowego tysiąclecia. Z góry składam serdeczne Bóg zapłać. W naszej parafii dzień jutrzejszy to drugi dzień wizytacji kanonicznej naszego księdza biskupa w naszej parafii.
Jutro o 9:00 będzie msza święta, najpierw w DPS-ie, a następnie krótkie spotkanie z mieszkańcami i pracownikami DPS-u, a następnie o 11:00 msza święta w sanatorium, a potem spotkanie pracowników i sanatorium i szkoły specjalnej, pracowników szkoły specjalnej przy sanatorium. W tym tygodniu w czwartek, 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W modlitwach pamiętamy o naszych nauczycielach, wychowawcach, katechetach, nie tylko ci, którzy obecnie pracują, ale myślę, że każdy z nas wspomina swoich nauczycieli. Być może niektórzy już są teraz przed Bożym Majestatem, dlatego też i za zmarłych nauczycieli będziemy się modlić. Za tydzień, w trzecią niedzielę miesiąca, nasze ofiary na tacę przeznaczamy jak zwykle na koszty pokrycia montażu instalacji grzewczej kościoła. Natomiast po mszy świętej o godzinie 11:30 za tydzień w niedzielę spotkanie z rodzicami, dziećmi, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej. Moi kochani, jeszcze ostatnia informacja. Za dwa tygodnie, 24 października o godzinie 15:00 będzie miało miejsce piękne wydarzenie, które w zeszłym roku odłożyliśmy ze względu na pandemię. Otóż spotkamy się w Chutkach na Różańcu. Gorąco Was zapraszam. Jeszcze przypomnę, za tydzień na godzinę 15:00 byśmy razem wszystkie nasze dziękczynienia i wszystkie nasze prośby za pośrednictwem Matki Bożej do Boga zanosili. Tak króciutko, bo już nas też troszeczkę czas może tutaj patrzeć, już goni. Bardzo prosimy jeszcze o słowo na zakończenie. Ja tak może nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że w tym wszystkim brała udział siostra Ula. I to chyba te teksty takie od siostry Uli. To tak jest, od siostry Uszuli, która teraz wróciła do swojego, jeszcze nie usiądź lemniutkę, wróciła do swojego domu i tam ma tą swoją radość, te dzieciaki tam w przedszkolu, to ona widzę, że jest w nim wzięta i to ma taki dar, taki charyzmat i niech Pan Bóg także jej błogosławi, ale także i Wam wszystkim, bo na pewno tutaj im pamięta o Was, modli się i zostawiła całe swoje serce tej wspólnocie. Myślę tak, my tak poprzez szczególnie te wydarzenia, doświadczenia związane z tą pandemią i tak dalej, no nieraz się tak pytamy, no gdy chodzi o świątynię w niedzielę, że nas tak było więcej, jest nas trochę mniej. Myślę, nie ma co tak znowu jęczyć za bardzo. Zająć się tymi, którzy są, którzy przychodzą i którzy szukają właśnie tego Chrystusa. I nawet mają do Niego takie pytania, jak ten dzisiaj bogaty człowiek, bo ma jakieś tam te wątpliwości i my każdy z nas poszukuje właśnie tej łaski Bożej, tej mocy. No i przez to również umacniając my siebie, będziemy potem dawali innym świadectwo. W pewnym sensie nawet przez tą dobroć, którą tu czerpiemy od Jezusa, będziemy dla innych trochę solą wokół. Tak to jest. Jak ktoś jest lepszy od nas, jest naprawdę dobry, to jest nam niewygodny. Bo nam przypomina o tym, że no, trzeba mi się poprawiać, trzeba mi się zmieniać, trzeba być lepszym. No a mi się nie chce. To czasami lepiej jest usunąć tego, który jest lepszy ode mnie, no i wtedy mi nie przypomina ani o modlitwie, ani o Panu Bogu, ani o świętości. Ale to nie jest właściwa droga, bo to jednak człowiek gdzieś wewnętrznie ciągle będzie szukał tego, co Pan Bóg włożył w jego serce, stwarzając każdego z nas. Ja chciałbym tylko zapytać jeszcze o taką rzecz, bo kto tu sprząta w tym kościele? Bo chciałbym właśnie na zakończenie podziękować tym wszystkim, ale ksiądz biskup już tutaj wszedł słowo. No to kogo? To od razu trzeba, że panie, które są tutaj, jest kolejka i sprzątają. Jaka kolejka? To jest wielka tajemnica, ksiądz biskup. Od domu idzie, idzie na jeden raz. Jeden dom, dwa domy, trzy domy, czy jeden. Tak. A powiedzcie mi, nie ma takich, co się tak migają? Nie opuszczacie? Idzie konkretnie. A jak nie przyjdzie?
To pan Ryszard sprząta. Pan Ryszard sprząta? Często panu przychodzi tak sprzątać? Nie. No, ale to już jest wasza sprawa. Ale taka jest uczciwość. Powiedzmy, to teraz jak byliśmy u Ojca Świętego, dwie godziny nam poświęcił papież Franciszek. I od razu na początku mówi, słuchajcie, siadajcie, mówcie, co wam na żołądku leży. Ja się nie będę gniewał, nawet jak będziecie na mnie gadać. Mówcie, co wam się nie podoba, co was boli i tak dalej. I on mówi tak, dzisiaj jest ważne, byśmy byli uczciwi względem Boga i względem drugiego człowieka. Mówi, to jest podstawa budowania wzajemnych relacji w rodzinie, sąsiedztwie, przyjaźni. Jest uczciwość. Bo jak nie ma uczciwości, to okłamujemy siebie i udaje się nam, że okłamujemy Pana Boga, ale to nam nie daje szczęścia, to nam nie daje zadowolenia. I myślę, to jest taka też ważność, jeśli chodzi o naszą relację, naszą wspólnotę. Budowanie na uczciwości. Umiejętność słuchania. Dzisiaj rozpoczyna się, właśnie wczoraj był pierwszy dzień, dzisiaj drugi, 9-10 w Rzymie, rozpoczyna się pierwsze spotkanie synodalne. Nasz zażądał papież, żeby nie biskupi, ale przedstawicieli świeckich i taki profesor Bańka z Wrocławia i z Katowic pojechał właśnie, jeszcze żeśmy się z nim spotkali, był zaproszony na to spotkanie, które rozpoczyna właśnie ten synod, przygotowuje ten synod Kościoła i mówi przede wszystkim papież, żebyśmy umieli słuchać, mieli wrażliwość, bo my dzisiaj każdy słyszy tylko siebie i słyszy to, co chce usłyszeć. I w tym wszystkim się nie pozagryzamy, powiedzmy, kłócimy się. Wydaje się nam, że ja kocham Pana Jezusa, ale tak trudno mi kochać Pana Jezusa w tym drugim człowieku, a szczególnie w tym, co ze mną mieszka w domu, w rodzinie, za ścianą i tak dalej. Więc to jest ta podstawowa sprawa, gdy chodzi o naszą troskę. Chciałbym też podziękować, bo zaglądnąłem do tego sprawozdania, i widzę, że tak macie tutaj też specyficzne róże. One w niektórych parafiach się pojawiają. Róże rodziców za swoich dzieci. Właśnie. I to jest piękne. To właśnie ta troska, zatroskanie, tylko sprawy materialne, żeby to dziecko miało to, co potrzebuje, czasami więcej niż nawet niż potrzebuje, ale także w wymiarze duchowym. Bo wiemy, oni mają swój świat, mają niekiedy trudno im nawet zrozumieć, słuchać tych rodziców, ale ten dar duchowy, że ten ojciec, matka troszczy się o swoje dziecko, a jakby było tak sobie pomyślałem, ale żeby było też odwrotnie, że dzieci mogą tworzyć róże, modląc się za swoich rodziców, za swoich dziadków i za swoich rodziców. Dziękuję więc za tę wspólnotę, nie tylko w tym miesiącu październikowym, różańcowym, ale w ogóle, bo tam chyba przeczytałem, że jest 8, 6 plus te dwie rodziców, 8 parafii, 8 razy 20 to jest 160 osób codziennie odmawia 10 różańca. Ja tylko dodam, że są to osoby, które również są spoza parafii. To są osoby z Lublina, z Zamościa, z innych miejscowości, ale należą tutaj do tej wspólnoty w naszej parafii. To jest bardzo piękne. W czwartek mieliśmy taką piękną przeświętą. Cały kościół po brzegi wypełniony właśnie osobami, które się modlą w tym różańcu. I później krótkie jeszcze spotkanie po mszy świętej. To było wspaniałe też doświadczenie. To jest żywa grupa. Ja myślałem z początku, że może tak tylko na papierze. Dopiero się rozeznawałem. Oni naprawdę mają ze sobą kontakt, modlą się. Naprawdę jest to piękne. No i tam na pewno są też i osoby, które są niepozapisywane. Ksiądz proboszcz też nie jest zapisany, ale się modli codziennie na różańcu. Ksiądz wikariusz tak samo. Więc jest wiele osób takich, które są niewpisane. Czasami to różnie. Różnie to bywa z tym różańcem. Mi się też nieraz jestem zmęczony. Już tak tego wieczorem modlę się na tym różańcu. Tak jestem już świadomy, że już chyba całą cząstkę zmówiłem. Nagle oczy otwieram, patrzę, a ja ciągle jestem na trzeciej zdrowaście w pierwszym dziesiątku. A mi się wydawało, patrzę, a tą godzinę przeleciało. Co to tego? No nieraz tak jest. No Panie Jezu, to jest też nasza ludzka słabość i zmęczenie, ale oddajemy to szczerze, tak jak dziecko, do swojego ojca i myślę, że również Pan Bóg ma i wzgląd na tą naszą intencję, na to nasze pragnienie i bierze pod uwagę także i to nasze zmęczenie, które Jemu oddajemy.
Więc jeszcze raz dziękuję całej wspólnocie za dzisiejszą modlitwę. Zabierzcie to błogosławieństwo ze sobą do waszych chorych, cierpiących, do waszych domów, rodzin, do sąsiadów i starajcie się dawać piękne świadectwo swojej wiary wobec innych, żeby ci, patrząc na was, właśnie pytali, że skąd wy to macie? Jakiś pokój serca, jakaś taka życzliwość, jakaś dobroć, jakaś taka pewność, że człowiek jest inaczej nastawiony do życia, bo jego fundamentem, zasadą jest Bóg w moim myśleniu, w moim sercu, w moim słowie, w moim zachowaniu. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech ono was umacnia i prowadzi. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za całe zaangażowanie i za troskanie o wymiar duchowy, modlitewny, charytatywny, miłosierny Kościoła, także i waszym pasterzom, i służbie tutaj liturgicznej, a więc i pan organista, panowie tutaj dwóch, widzę, posługujący kościelny, i także Bóg za pań serdeczny. No i waszym pasterzom. Pan za wami i z duchem twoim. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą.